Na scenie Sieradzkiego Teatru odbyła się finałowa gala konkursu Miss Polonia Nastolatek województwa łódzkiego. 12 pięknych dziewczyn przygotowywało się do tego wieczoru przez kilka ostatnich tygodni. Nie było łatwo, bo dla większości z nich eleganckie stroje, wysokie obcasy i światła sceny to zupełna nowość. One się tutaj dużo uczą, takiej pewności siebie. Pierwszy raz wyjdą na wybieg, pierwszy raz brały udział w sesjach zdjęciowych, pracowały z profesjonalistami, więc to taki jest dobry początek, jeżeli któraś z nich później myśli o jakiejś karierze modelki, czy w dalszym ciągu chciałaby, nie wiem, brać udział w konkursach w piękności. Więc to jest na pewno dużo i też takich życiowych na przyszłość dużo umiejętności, właśnie pokonanie jakiejś nieśmiałości, dużo pewności siebie, takie wyjście daje. Myślę, że to jest dla młodej osoby bardzo ważna. Na początek dziewczyny zaprezentowały się w kolekcji strojów młodzieżowych. Nie mogło zabraknąć również strojów kąpielowych. Dzięki temu pokazowi wszyscy zatęsknili za latem. Najpiękniejszą nastolatką okazała się łodzianka Aleksandra Wiesiołek. Na początku jednak założyła szarfę drugiej wicemis. Taka drobna pomyłka. Teraz już nie będzie wpadki. Trzecie będą pierwszymi, czyli pierwsze miejsce Aleksandra Wiesiołek. Oh, my God.
czułam się zadowolona z tego, że byłam druga w Wicom Miss, a to, że okazało się, że wygrałam, to po prostu byłam w wielkim szoku, bo to zamieszanie sprawiło, że naprawdę nie wiedziałam, co się dzieje. Drugą Wicom Miss została Patrycja Kucharska z Łodzi, a pierwszą także łodzianka Roxana Matuszewska. Tytuł Miss Publiczności otrzymała Aleksandra Manios z Łodzi. Najmłodsza uczestniczka, 14-letnia sieradzanka Maja Piecyk, zdobyła tytuł Miss Osobowości. Bardzo dziękujemy bardzo, była to gala finałowa Miss Polonia.